Podstawowym prawem obywatela jest prawo do jego prywatności i wolności. Kto ma pieniądze, ten ma władzę, ale kto ma pieniądz elektroniczny, ten ma władzę absolutną. Taki pomysł daje właściwie wszechwładzę nad pieniądzem i nad polityką pieniężną bankierom centralnym. Dziwnym trafem nikogo nie pytają o zdanie. Czy słyszał ktoś o referendum w sprawie wycofania gotówki w jakimkolwiek kraju? Są to poważne zagrożenia dla naszej wolności, dla wolności jednostki. Czy rząd pozbawi nas gotówki? Przymiarki już trwają. Od przyszłego roku państwo polskie wprowadzi drastyczne limity płatności gotówką zarówno dla osób prywatnych, jak i dla firm. Bankomaty stopniowo znikają z naszych ulic. Ilość transakcji gotówkowych cały czas spada. Dla większości osób płatności bezgotówkowe są po prostu wygodniejsze. Wystarczy karta płatnicza, telefon, a nawet zegarek. Czy oznacza to, że czeka nas koniec gotówki? Jak może wyglądać świat bez niej? Co z anonimowością naszych transakcji i zakupów? Czy gotówka jest jednym z ostatnich bastionów naszej wolności i czy właśnie jesteśmy świadkami jej ostatnich chwil? Gotówka już od jakiegoś czasu jest na cenzurowanym. Dlaczego? No bo daje wolność. Bo wydawanie pieniędzy papierowego czy metalowego jest trudniej namierzalne, trudniej to kontrolować. Trudniej sprawdzać, na co jest wydawane. Gotówki nie lubią systemy podatkowe, gotówki nie lubią rządy, gotówki też nie lubią korporacji. Dlaczego? Bo chcą wiedzieć, kontrolować i wpływać, zakazywać, pozwalać, czyli mieć większą władzę, jeszcze większą władzę. Zachowania ekonomiczne zawsze były traktowane politycznie, chociaż nigdy politycy i ci, którzy mieli ambicje do kierowania masami, się do tego nie przyznawali. Od dawna trwały rozmyślania nad tym, jak uchwycić zachowania ekonomiczne ludzi w schematy i tym samym zacząć je kontrolować. System bankowy, zwłaszcza cyfrowy system bankowy, stał się okazją do takiej kontroli, bo teraz posiadając konto, jesteśmy właściwie pod kontrolą państwa. Banki mają obowiązek udzielania informacji, mają obowiązek wpuszczania roszczeń komorniczych, urzędów skarbowych, sądowych, wszelkich. One są załatwiane w pierwszej kolejności, nikt nas nie pyta o zdanie. Rozporządza się naszym cyfrowym pieniądzem na koncie, jak się chce. Kiedy wejdziemy w aplikację naszego banku, widzimy, że już teraz banki prowadzą szeroko zakrojone analizy naszych działań konsumenckich, kategoryzując nasze zakupy, nasze wydatki. Godzimy się na to, bo nieraz jest to wygodne, tak samo godzimy się na płatności cyfrowe z oczywistych powodów. Natomiast nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jak złożoną, jak szeroką bazę danych udostępniamy na temat własnych zachowań i że ta baza danych jest nie tylko dla nas, ale może być też wykorzystana przez sam bank, może być wykorzystana przez rząd, który będzie domagał się dostępu do takich danych, a przede wszystkim im bardziej będziemy biernie przyjmowali i nie będą nas niepokoiły tego typu działania, tym bardziej zbliżamy się do sytuacji, w której ostatecznie może się okazać, że na przykład ubezpieczyciel, korzystając z naszych danych na temat zakupów aptecznych czy innego rodzaju, powie, no przepraszam bardzo, ale składka wzrasta o 200 zł, no bo pan ma tutaj to czy tamto w swojej historii. Aktualnie w Polsce jest już ponad 44 miliony aktywnych kart płatniczych i grubo ponad 1 000 000 terminali do ich obsługi. Oznacza to, że funkcjonuje zdecydowanie więcej kart niż jest polskich obywateli. Już praktycznie wszędzie za towary i usługi możemy zapłacić kartą czy telefonem. Płatności są szybkie i wygodne. Szczególnie młodzi ludzie wolą posługiwać się płatnościami takimi jak Blik czy Google Pay. W świecie, w którym mamy i gotówkę, i pieniądze elektroniczne, możemy płacić i monetami, i kartą kredytową, wybieramy to, co jest wygodniejsze, prawda? W związku z powyższym wygodniejsze jest płacenie kartą, telefonem, niektórzy płacą zegarkiem połączonym z telefonem.
naturalnie rynek grawituje do pieniądza elektronicznego. Płatności bezgotówkowe są bez wątpienia wygodne. Łatwiej nosić kawałek plastiku w portfelu czy kartę w telefonie niż plik gotówki, niż bilon, który obciąża nasze kieszenie. I to jest zrozumiałe, że spora część osób wybiera właśnie takie płatności z powodu wygody, z powodu troski o własne bezpieczeństwo. Jeżeli się straci kartę, no łatwiej jest ją zablokować. Utrata gotówki powoduje deficyt w budżecie. Trzeba skończyć z gotówką i przyjąć pieniądz cyfrowy, tak czy nie? Tak, jak najszybciej tak. Szymon Hołownia... Ale wcześniej euro trzeba przyjąć. Szymon Hołownia jest gościem Radia Z. Wygoda to jedno, ale coraz częściej można mieć wrażenie, że mamy do czynienia z przejawami walki z gotówką. Otwarcie zaczynają mówić o tym politycy. Preteksty do stopniowego przenoszenia wszelkich transakcji do sfery elektronicznej są przeróżne. Najczęściej wymienia się bezpieczeństwo użytkowników oraz walkę z szarą strefą i przestępczością. W czasie pandemii padały nawet argumenty, że krążące w obiegu banknoty przenoszą wirusa. W naszym kraju również widać proces systematycznego rugowania gotówki. Rok 2016. Sejm zmniejsza limit płatności gotówkowych między firmami z 15 tysięcy euro na 15 tysięcy złotych. Rok później Ministerstwo Rozwoju podpisuje porozumienie ze Związkiem Banków Polskich i przedstawicielami firm Visa i Mastercard w sprawie współpracy i uruchomienia programu wsparcia obrotu bezgotówkowego oraz powołania Fundacji Polska Bezgotówkowa. Rok 2019. Nowelizacja Kodeksu Pracy decyduje, że domyślną formą płacenia pensji pracownikowi jest przelew na konto. Wraz z początkiem 2024 roku w Polsce zostaną wprowadzone nowe, jeszcze bardziej drakońskie limity płatności gotówkowych. Dla osób prywatnych limit wynosić ma 20 tysięcy złotych. Natomiast w przypadku przedsiębiorców limity zmniejszą się z 15 tysięcy do 8 tysięcy złotych. W Polsce już teraz trudno mówić o wolności w kontekście dysponowania własnymi pieniędzmi. Niedawno głośna stała się sprawa jednego z klientów banku Santander, który chciał wpłacić własną gotówkę przy użyciu wpłatomatu. Maszyna zażądała podania źródła pochodzenia pieniędzy. Okazuje się, że to już powszechna procedura. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na banki obowiązek badania źródła pochodzenia środków wpłacanych przez klientów do banku. W przypadku, gdy klient nie określi źródła pochodzenia pieniędzy, bank nie może przyjąć wpłaty. To nie koniec utrudniania życia osobom chcącym posługiwać się gotówką. Operatorzy sieci bankomatów drastycznie zmniejszają limity jednorazowej wypłaty. Dla przykładu, w urządzeniach Euronetu możemy pobrać maksimum 800 zł. Jeszcze niedawno było to od 2,5 do 4 tysięcy złotych. Oznacza to, że jeśli chcemy wypłacić kwotę 10 tysięcy złotych, jesteśmy zmuszeni do dokonania aż 13 wypłat i spędzenia pod bankomatem około pół godziny. To wszystko pod warunkiem, że bankomat w ogóle będzie chciał wypłacić nam całą kwotę. W ostatnich latach bowiem różnie i z tym bywało. Trudno potępiać ludzi, że wybierają płatności bezgotówkowe, choćby z tej powodu wygody czy właśnie bezpieczeństwa. Jednak narzucanie takich płatności, wprowadzanie przymusu takich płatności, ograniczenia choćby w ilości gotówki, jaką można pobrać z bankomatu czy używać w transakcjach, a to już coś zupełnie innego. Jeżeli wybierasz taką płatność, twoja wola, twoje pieniądze. A jeżeli państwo czy korporacje, czy ktoś inny chcecie zmusić do takiego działania, o, tu już czerwone światło. Tu trzeba powiedzieć, nie pozwalam, nie zgadzam się, to są moje pieniądze i ja będę decydował, jak je posiadać, jak je wydawać. Rządy państw, w tym rząd polski, nie ukrywają, że likwidacja obrotu gotówkowego jest im na rękę. Łatwość ściągania podatków i ograniczenie szarej strefy w gospodarce to największe plusy. Każda transakcja bezgotówkowa jest rejestrowana. Wiadomo, kto zapłacił komu, ile zapłacił i za co zapłacił. Anonimowość naszych ruchów finansowych staje się fikcją, a kolejne akty prawne sprawiają,
że tajemnica bankowa powoli przestaje istnieć. Państwo chce o nas wiedzieć wszystko. Czego chcą rządy? Rządy chcą pieniędzy, chcą wypełniać nimi budżet, a potem chcą ten budżet redystrybuować. W związku z powyższym walka z nadużyciami podatkowymi jest dla rządów naturalna i faktycznie, gdy mówią, że chcą z nimi walczyć, to trzeba im w to wierzyć. Problemem jest co innego. Problemem jest to, że jeżeli my wprowadzamy różne regulacje w tym zakresie, to czasami się mierzymy z konsekwencjami nieprzewidzianymi. Jeżeli nawet obecny regulator czy legislator ma dobre intencje i nie chce nadużywać swoich kompetencji, to kto wie, kto pojawi się po nim. Funkcjonuje takie bardzo bałamutne powiedzenie, że jak nie masz nic do ukrycia, to nie masz się czego obawiać, jak cię podglądają, podsłuchują i sprawdzają. Tymczasem podstawowym prawem obywatela jest prawo do jego prywatności i wolności. Wolność polega także na tym, że publicznie ujawniamy z naszego życia to, co chcemy, a nie to, co by chciały służby. Służby to ludzie. Ludzie nie lubią się napracować. Dziś, gdy jest obieg gotówkowy, służby muszą zatrudniać specjalnych analityków, którzy potrafią śledzić obieg pieniądza. W tym momencie służby dążą do wprowadzenia cyfrowego pieniądza, chociażby z tego względu, że wtedy całą pracę za nich wykonają maszyny. Można sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy gotówka będzie zanikała całkowicie, będziemy karani nie tylko już za odruchy buntu, ale za zachowania społecznie niekorzystne, a ma to już miejsce w Chinach, gdzie od czasu, gdy Xi Jinping został pierwszym sekretarzem Komunistycznej Partii Chin, funkcjonuje tak zwany indeks społeczny, który nagradza pewne zachowania, inne karze, co więcej daje wgląd w tą punktację wszelkim służbom specjalnym i administracyjnym, które mogą wobec obywatela stosować sankcje za to, że ma zbyt niski ranking. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że pewne decyzje posunięcia rządu, władzy nie podobają się jakiejś grupie osób. Ta grupa z czasem rośnie, jest coraz większa, samoorganizuje się, przekształca się w stowarzyszenie, partię, ruch, etc. Ma jakieś pieniądze, zbiera składki i chce organizować protesty. Chce kupić billboardy, wykupić czas antenowy i tak dalej. I ktoś mówi, dobra, mamy pieniądze, zróbmy to. Ale nagle okazuje się, że tych pieniędzy nie ma, bo są na przykład ograniczenia. Bo te pieniądze zostały przyblokowane na kontach bankowych, bo władza uznała tą grupę za osoby niebezpieczne, za osoby uderzające w bezpieczeństwo państwa i tak dalej, i tak dalej. A to nie jest science fiction. To się działo naprawdę. Choćby w Kanadzie, w czasie tego, co działo się wokół koronawirusa, kiedy protestowali trackerzy, w momencie okazało się, że ich środki są blokowane i nie są już posiadaczami swoich pieniędzy. As of today, a bank or other financial service provider will be able to immediately freeze or suspend an account without a court order. In doing so, they will be protected against civil liability for actions taken in good faith. Federal government institutions will have a new broad authority to share relevant information with banks and other financial service providers to ensure that we can all work together to put a stop to the funding of these illegal blockades. Więc to się dzieje naprawdę, to jest bardzo realne zagrożenie. Jeśli się władzy nie podobasz, używając takiego środka jak płatności bezgotówkowe, władza może ci pieniądze zablokować, a może nawet odebrać. Zmierzch gotówki widać też na naszych ulicach, z których systematycznie znikają bankomaty. Aktualnie w Polsce działa około 21 tysięcy tych urządzeń, to 2,5 tysiąca mniej niż 5 lat temu. Takie same tendencje widać w całej Europie. Przodują tutaj kraje skandynawskie. Dla przykładu w Finlandii już 75% obywateli zdecydowanie preferuje płatności bezgotówkowe i nie ma nic przeciwko likwidacji pieniądza papierowego. Co ciekawe, nawet pogrążona w wojnie Ukraina planuje likwidację gotówki. Tamtejszy minister cyfryzacji Mykhajło Fedorow, jeden z globalnych młodych liderów Światowego Forum Ekonomicznego Klausa Schwaba, już kilka razy ogłaszał, że jego kraj odejdzie od gotówki do 2030 roku.
Warto zatem zastanowić się nad tym, jakie będą skutki likwidacji tradycyjnego pieniądza. Co z naszą wolnością i prawem do prywatności? Czy rządy i korporacje nie zechcą skorzystać z nowych form kontroli nad obywatelami, by skuteczniej forsować swoje ideologiczne pomysły? Najwięksi wystawcy kart płatniczych testują rozwiązania, które by w ramach właśnie tego wielkiego resetu czy walki ze zmianami klimatu, które by wiązały naszą aktywność ekonomiczną ze śladem węglowym, który pozostawia każda transakcja. W Polsce już kilka banków podaje tego typu informacje. Dawniej byliśmy przyzwyczajeni, że w przypadku zakupu biletu samolotowego czy kolejowego byliśmy informowani, że możemy jakieś dobrowolnie się opodatkować, żeby zniwelować ten ślad węglowy. No teraz już każda nasza aktywność jest przypisywana do emisji dwutlenku węgla. No i jeśli by rzeczywiście doszło do tego, że do władzy doszliby jacyś autokraci ekologiczni, którzy by chcieli ograniczać ten ślad węglowy w stosunku indywidualnym do każdego obywatela, no to bylibyśmy rzeczywiście, nasza wolność byłaby zagrożona, bo można by było ustalić taki limit emisji indywidualnej i po przekroczeniu tego limitu można by tę kartę czasowo dezaktywować lub ograniczyć możliwości konsumpcji, poruszania się, korzystania z usług, z rozmaitych usług publicznych. Także są to poważne zagrożenia dla naszej wolności, dla wolności jednostki. Proponuje się nam świat pozbawiony spontaniczności, pozbawiony samostanowienia, pozbawiony tych naturalnych relacji, które zawsze były między ludźmi, również relacji handlowych, jeżeli mówimy o gotówce. Proponuje się nam świat, w którym praktycznie codziennie, w każdej naszej czynności napotykamy na rozmaite regulacje i bez tych regulacji już niedługo nie będziemy w stanie dosłownie kiwnąć palcem, a już na pewno zapłacić za nasze codzienne zakupy. A co jeśli państwo z jakiegoś powodu, na przykład zagrożenia zbyt dużym śladem węglowym, zdecyduje się wyciągnąć rękę po nasze pieniądze? Niemożliwe? Nic bardziej mylnego. Miało to miejsce całkiem niedawno, w Europie. Rok 2013. Kryzys ekonomiczny na Cyprze. Posiadacze depozytów w tamtejszych bankach musieli pogodzić się z konfiskatą części swoich oszczędności. Wprowadzono jednorazową opłatę w wysokości 7% od środków na koncie bankowym do 100 tysięcy euro oraz 10% powyżej tej sumy. Pieniądze skąd o wiele łatwiej zabrać niż wyjąć gotówkę z portfeli. A co z obrotem pieniężnym w wypadku sytuacji kryzysowych? Warto pamiętać, że do wykonania każdej transakcji bezgotówkowej potrzebujemy działającego zasilania i dostępu do internetu. Spoglądnijmy na urządzenia, którymi się otaczamy. Nasz telefon, laptop, lodówka, telewizor i tak dalej. No to wszystko mniej lub bardziej skomplikowana technologia, ale jednak ma jedną rzecz wspólną. Wymaga prądu. Wymaga ładowania. Oczywiście są jakieś akumulatory, które mogą przedłużyć żywotność takiego urządzenia, ale summa summarum one wszystkie wymagają prądu. Apokaliptyczna wizja, że ktoś wyłącza wtyczkę i prądu nie ma, kiedyś wydawała się takim strachem, takim opowieścią o żelaznym wilku. Już nie są to opowieści straszne, są to opowieści prawdziwe. To się dzieje. Blackouty w Skandynawii, wyłączanie prądu w niektórych gminach polskich, albo przynajmniej ograniczenia w zużyciu tego prądu i tak dalej, i to będzie postępowało. I teraz tą wtyczkę można wyłączyć. I co wtedy? Jak będą działały nasze urządzenia? Jak zrobimy przelew? Załóżmy, że wybucha wojna i mocarstwo totalitarne atakuje jakieś punkty krytyczne, zerwana jest łączność internetowa, rozwalone są te elektrownie i systemy przesyłu, zaczyna brakować prądu, no i co? No i też nie mamy dostępu do swoich pieniędzy. Tak, lepiej mieć wtedy gotówkę czy jakikolwiek ekwiwalent. Często słyszymy, że rezygnacja z transakcji gotówkowych zwiększa nasze bezpieczeństwo. Nie musimy nosić przy sobie lub przechowywać w domu większych sum pieniędzy, a zatem nie jesteśmy narażeni na wszelkiego rodzaju kradzieże.
Czy aby na pewno tak jest? Wszelkiego rodzaju ataki hakerskie, których celem jest konto bankowe, zdarzają się coraz częściej. To już praktyka masowa. Standardem są maile informujące o wygranej nowego iPhone'a czy wiadomości od kuriera, które nakazują dopłatę kilku złotych do wysyłki. Chodzi o to, by ofiara sama podała oszustowi dane do swojego konta bankowego lub by doszło do zainfekowania wirusem urządzenia ofiary. Wystarczy kilka chwil i mamy wyczyszczone konto. Nie są to marginalne przypadki. Hakerzy kradną sumy idące w miliony złotych. Według badania Ochrona danych osobowych na początku 2023 roku serwisu chron.pesel.pl i Krajowego Rejestru Długów takie próby podjęto wobec 40% ankietowanych, a 15% respondentów padło ofiarami ataków. A co z wszelkiego rodzaju atakami na bazy danych? Regularnie dowiadujemy się o wyciekach wrażliwych danych, czy to z instytucji prywatnych czy publicznych. Coraz częściej dochodzi też do międzynarodowych ataków hakerskich na instytucje o znaczeniu strategicznym. Warto też pamiętać, że obrót oparty na gotówce ma niepodważalną zaletę – bezkosztowość dla obywateli. Koszt druku i obsługi pieniądza bierze na siebie, za pośrednictwem banku centralnego, państwo. Za obrót bezgotówkowy trzeba zaś płacić bankom. Obciąża on głównie przedsiębiorstwa, które muszą płacić procent od transakcji oraz ponosić koszty utrzymania terminali płatniczych. A co się stanie, gdy zrezygnujemy z obrotu gotówkowego? Nie da się wykluczyć, że banki wykorzystają swoją pozycję i podniosą marże, a następnie obciążą nimi pośrednio lub bezpośrednio także klientów. Zmierzch gotówki to jednak nie jedyne zagrożenie na horyzoncie. Coraz większą karierę robi ostatnio pojęcie cyfrowej waluty banków centralnych, w skrócie CBDC, od angielskiej nazwy Central Bank Digital Currency. Czym ma być ta nowa cyfrowa waluta? Kto nad nią pracuje? Kiedy zostanie wprowadzona? W 1971 roku Richard Nixon zerwał łączność, jakąkolwiek wymienialność dolara na złoto, żeby uniknąć bankructwa Stanów Zjednoczonych, tak naprawdę, ponieważ tej wymienialności żądali wierzyciele Stanów. De facto to było bankructwo, ale wiadomo, USA upiekło im się. Od tamtej pory mamy system oparty na fiat money, czyli na pomyśle, na idei fiat money, na pieniądzu z niczego, z powietrza, opartym na wierze. Czyli wierzymy, że ten system działa i ta nasza wiara ten system oliwi, bo gdybyśmy przestali w to wierzyć, to on by natychmiast przestał działać. Mielibyśmy hiperinflację. To powiedziawszy, czym się różni taki pieniądz fiat money od takiego pieniądza, który byłby cyfrowym pieniądzem banków centralnych? Przede wszystkim tym, że byłby cyfrowym pieniądzem praktycznie tylko i wyłącznie banków centralnych. Czyli o ile teraz banki centralne kreują pieniądz, to w tej kreacji pieniądza współdziałają również banki komercyjne. Ja, zaciągając kredyt w banku komercyjnym, realnie tworzę, razem z tym bankiem nawet, pieniądz. Wobec tego taki system byłby bardziej scentralizowany. Więcej znacznie do powiedzenia mieliby ludzie odpowiedzialni za politykę pieniężną. Teraz są ograniczeni tym, jak na przykład na podwyżki albo obniżki stóp procentowych zareaguje rynek, jak zareagują banki, czy będą chciały udzielać kredytów, czy nie, jak wysoko podniosą stopy oprocentowania lokat itd., itd. W przypadku cyfrowego pieniądza banków centralnych, to banki centralne będą decydować o takich kwestiach dekretem. To one będą ustalać, po jakiej cenie ty masz dostęp do pieniądza. Taki pomysł daje właściwie wszechwładzę nad pieniądzem i nad polityką pieniężną bankierom centralnym. Oto co o walucie cyfrowej banku centralnego mówi Agustin Carstens, prezes Banku Rozrachunków Międzynarodowych, najstarszego banku międzynarodowego na świecie, jeden z architektów systemu CBDC. All our analysis on CBDC, in particular for the use of general to the general use, we tend to establish the equivalence with cash, and there is a huge difference there. For example, in cash, we don't know, for example, who is using a $100 bill today. We don't know who is using a 1,000 peso bill today. A key difference with the CBDC
is that central bank will have absolute control on the rules and regulations that will determine the use of that expression of central bank liability. And also we will have the technology to enforce that. Jak to się dzieje, że te same rządy, te same korporacje, które tak wiele przecież mówią o demokracji, o obronie demokratycznych wartości, potem, kiedy przychodzi co do czego, kiedy przychodzi do chociażby wprowadzania nowych regulacji, tak jak ograniczanie gotówki, dziwnym trafem nikogo nie pytają o zdanie. Czy słyszał ktoś o referendum w sprawie wycofania gotówki w jakimkolwiek kraju? Czy słyszał ktoś o tym, żeby chociażby bank, który ogłasza swoim klientom, że od przyszłego roku nie będzie już fizycznych kart, tylko karty elektroniczne, pytał tych klientów o zdanie? Today I'm proud to say that under the UK's presidency, the group of the world's seven most advanced economies, the G7, is launching a set of public policy principles for retail central bank digital currencies, CBDCs. And governments and central banks across the world are working together, looking into what having a digital currency might mean in practice. Cyfrowa waluta banku centralnego nie dotyczy wcale odległych planów rządów i korporacji, ale jest problemem jak najbardziej aktualnym i dotyczy nas wszystkich. Prace nad jej wprowadzeniem prowadzi ponad 100 krajów. Nigeria jako pierwsze państwo afrykańskie i jedno z pierwszych państw na świecie wprowadziła taką cyfrową walutę. I Naira, bo tak została nazwana nowa waluta, miała usprawnić transakcje, pobudzić handel i poprawić kondycję finansową kraju. Prezydent Nigerii Muhammadu Buhari stwierdził, że cyfrowa waluta pomoże zmniejszyć obszar szarej strefy w gospodarce. Okazało się jednak, że Nigeryjczycy wcale nie chcą masowo rezygnować z pieniądza papierowego. W odpowiedzi Bank Centralny Nigerii rozpoczął otwartą walkę z tradycyjnym pieniądzem. Wszystko to pod płaszczykiem wymiany starych banknotów na nowe, lepiej zabezpieczone przed podrabianiem. Problem w tym, że nowych banknotów celowo wydrukowano zbyt mało. W ten sposób władze chciały zmusić obywateli do używania e-Naira, czyli waluty cyfrowej. Efektem było masowe wypłacanie gotówki z nigeryjskich bankomatów. Szybko wprowadzono więc limity wypłat. Zwykły obywatel mógł pobrać z bankomatu jedynie równowartość około $200 tygodniowo. To szybko doprowadziło do poważnego kryzysu. Natychmiast rozpoczęły się protesty, atakowano bankomaty, blokowano drogi, dochodziło do aktów wandalizmu. W wyniku protestów Bank Centralny Nigerii został zmuszony do złagodzenia swej polityki. Co ciekawe, jego prezesem jest Godwin Emafil, absolwent m.in. Uniwersytetu Stanforda i Uniwersytetu Harvarda, uczestnik zjazdów Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Warto pamiętać, że prace nad cyfrową walutą banków centralnych prowadzone są już praktycznie na całym świecie, także w Polsce. Trwają prace nad wprowadzeniem cyfrowego złotego. Jeszcze kilka lat temu Adam Glapiński, prezes NBP, zapewniał, że raczej tylko obserwuje się sytuację, patrzymy na to, co robią inne banki centralne, rozważamy różne warianty, ale jeszcze nie pracujemy nad pieniądzem cyfrowym. Teraz już takie prace trwają i prawdopodobnie zaowocują prędzej czy później jakiegoś rodzaju rozwiązaniem. Możemy być pewni, że wprowadzenie CBDC zdecydowanie zwiększy poziom wiedzy rządów. Wiedzy oczywiście o nas, o naszych codziennych zachowaniach zakupowych, o wszystkich operacjach finansowych. Słowem, już nic się przed państwem nie ukryje. W obliczu wszystkich współczesnych tendencji i planów, takich jak Zielona Agenda, Zrównoważony Rozwój, wszystkie lewicowe ideologie równościowe, nowy cyfrowy pieniądz może się stać idealnym narzędziem do forsowania zmian społecznych. Już teraz wiele rządów pracuje nad wprowadzeniem tzw. dochodu gwarantowanego, czyli pieniędzy, które rząd będzie przelewał każdemu obywatelowi, niezależnie od tego, czy pracuje, czy nie. Pieniądz cyfrowy da techniczne możliwości, by fundusze te mogły być wydawane tylko na zaprogramowane przez rząd cele. Co więcej, będzie można nawet określić datę ważności takich pieniędzy. W skrócie mówiąc, dla możnych tego świata otwierają się całkiem nowe możliwości inżynierii społecznej. Oczywiście rezygnacja z papierowego pieniądza przyspieszy te wszystkie
działania, które zwiększą kontrolę rządów nad jednostkami. Widzimy, co się dzieje. Te pomysły właśnie rozwoju metropolii, 15-minutowych metropolii, żeby ograniczyć niepotrzebne podróże na drugi kraniec miasta, wmawianie nam, że to, co jemy na talerzu, nie jest sprawą prywatną, tylko publiczną, to wszystko to są właśnie te metody, które mają nam odebrać wolność, ale które już padają na taki podatny grunt. No, wmawia nam się, że właśnie wszystko możemy wynająć, użyczyć sobie i żebyśmy rezygnowali z jakiejś indywidualnej aktywności, ale powierzali je na przykład samorządom, urzędnikom czy instytucjom międzynarodowym. Już teraz przecież tej zimy w Niemczech były testowane te systemy ogrzewania komunalnego, w którym urzędnicy decydowali właśnie za pomocą tych systemów, które już istnieją, jaka temperatura ma być w bloku, w mieszkaniach. Rodzą się więc kolejne pytania. Czy możemy jeszcze zawrócić z tej drogi? Czy gotówka jest już spisana na straty? Czy powstające waluty banków centralnych są zagrożeniem czy szansą? Nie ma czegoś takiego jak zdefiniowana cyfrowa waluta banku centralnego. To jest to i albo to wprowadzimy, albo nie. Nie ma czegoś takiego. Jest ileś rywalizujących ze sobą pomysłów na to, jak to zrobić i czym to właściwie ma być. Więc może da się wymyślić coś, co faktycznie usprawni działanie systemu pieniężnego, a jednocześnie nie zabierze nam wolności. I to zależy też od nas, czy będziemy krytycznie patrzeć na proponowane rozwiązania, no czy będziemy po prostu im przyklaskiwać, bo jest nam coraz wygodniej, coraz milej i przyjemniej. To drugie to droga do poważnych tarapatów. Jak z wieloma rzeczami. Pewnie nie chodzi o to, żeby to spalić, wyrzucić przez okno, ale żeby mądrze używać, ze świadomością, że wiele z tych technologii służy nie tylko nam, ale może przede wszystkim służy tym, którzy ją wymyślili, służy rządom, korporacjom i dawać jak najmniej tych informacji. To, co jest niestety konieczne, a tam, gdzie to nie jest konieczne, sprzeciwiać się. Tam, gdzie jest tylko pozorny przymus, powiedzieć nie. Gruntowna i najważniejsza jest świadomość tego, co używamy i konsekwencji dla przyszłości. Jesteśmy już pokoleniem, które wolność jest w stanie sprzedać bardzo tanio. Za takie złudne poczucie bezpieczeństwa jesteśmy gotowi postępować nieracjonalnie, przyjmować niezbadane preparaty medyczne. Wszystko, jesteśmy bardzo podatni na propagandę tych mediów. Nie jesteśmy zdolni do jakiejkolwiek samodzielnej analizy. No i te kolejne pokolenia już są coraz słabsze i to rzeczywiście przeraża. No miejmy nadzieję, że jeszcze powstanie w nas jakiś taki zew wolności, no bo wolność jest tą cechą, którą dał nam Bóg, która jest najważniejsza. Możemy wybierać między dobrem a złem. To jest nasz najwyższy przywilej, coś, co świadczy o naszym człowieczeństwie i tego nie można nam zabrać. Jest kwestią świadomości, co nas czeka. Dlatego, że jeżeli będziemy się bezwolnie zgadzać na te nowe prądy, to sami pakujemy się do klatek. Globalizm osiągnie swój sukces. Jedyna droga to bunt i zachowania lokalistyczne. Ja od dłuższego czasu głoszę ideologię lokalizmu jako przeciwieństwo globalizmu i lokaliści płacą gotówką. Płacą gotówką, unikają wszelkich możliwych form nadzoru nad własnymi zachowaniami ekonomicznymi i jest to prawo człowieka. Przestępstwem państwa jest ingerowanie w prywatne zachowania ekonomiczne. Nie powinniśmy dać sobie wmówić, że ukrywając nasze zachowania ekonomiczne popełniamy przestępstwo. Nie, to jest domena naszej wolności i to musimy chronić.